Dzisiaj pokażę Wam kilka ćwiczeń rozciągających. Zrobimy sobie stretching. Przed rozciąganiem kilka ważnych uwag. Po pierwsze, zawsze rozciągaj się na rozgrzanych mięśniach. Czyli wykonaj wcześniej krótką, około 8-minutową rozgrzewkę, potem dopiero się rozciągaj. Również rozciąganie możesz traktować jako część końcową swojego treningu. Druga sprawa to, żeby zaczynać od mięśni zginających. Rozciągamy najpierw mięśnie zginające, rozwijające staw biodrowy, zginający staw kolanowy, a potem staramy się skupić na rozciąganiu mięśni prostujących. Czyli rozciągamy mięśnie czworogłowe, potem mięśnie dwugłowe. Najpierw rozciągamy mięsień biodrowo-lędźwiowy, potem mięsień pośladkowy. Ok, kolejna sprawa jest taka, że zawsze rozciągamy, żeby było skutecznie, w kilku seriach. To znaczy nie robimy tylko raz rozciągnięcia na łydkę i to wszystko. Trzeba kilka razy powtórzyć, żeby rozciąganie było skuteczne. To są takie trzy ważne zasady przed rozciąganiem. Natomiast co do samego rozciągania, to staramy się zawsze rozciągać zgodnie z przebiegiem włókien mięśniowych. Czyli teraz demonstruję, jak chcę rozciągnąć łydkę w pozycji stojącej, na przykład. Prawą nogę, lewą nogę kieruję do przodu, stopa, prawa stopa w tył, proste ciało. I teraz tak patrzę, pięta, łydka, biodro i końce biodrowe są frontalnie przed siebie, jest jedna linia. I pochylamy się. Staramy się zawsze trzymać linię. Kolejna sprawa to, żeby utrzymywać pozycję minimum 20 sekund. 20-30 to jest tak optymalnie przy rozciąganiu. Również ważne jest to, żeby rozciągać się na siłę. Nigdy nie przekraczaj granicy swojego zakresu. Bo zbytnia ruchomość w stawach też jest szkodliwa, może prowadzić do ich niestabilności. I kolejna sprawa jest taka, że jak się rozciągamy, to wchodzimy do takiego zakresu, żeby było przyjemnie. Tak, żeby to nie był ból, dyskomfort, nawet musimy czuć, że się rozciągamy, ale że jest ważną sprawą jest też oddychanie podczas całego cyklu rozciągania. Oddychaj, nie wstrzymuj oddechu i z wydechem staraj się pogłębić rozciągnięcie na tyle, ile dasz radę. I bardzo ważna sprawa to też to, żeby wykonywać rozciąganie ruchem ciągłym. Nie pulsujemy, nie sprężymujemy na przykład, rozciągając grupę koszulką, nie robimy czegoś takiego. Nie, spokojnie oddychamy i na wydechu, jak czujecie, że dacie radę, że mięśnie się już wydłużyły, możemy przybliżyć delikatnie, zwiększyć rozciągnięcie. No to przechodzimy do ćwiczeń. Zaczniemy sobie najpierw stretching od rozciągania mięśni zginających, następnie mięśnie prostujące. Ok, a więc stan biodrowy. Mięsień czworogłowy bierze udział w zginaniu stawu biodrowego. W związku z tym, albo pozycja w staniu, kiedy będziecie chwytać się za kolano, kolano do kolana, trzymamy biodra, kolce biodrowe w jednej linii i staramy się skierować pięty sobie do środka. Kolano mocno ciągnie w podłogę, musicie czuć wyraźnie, bo się to wszystko rozciąga. I utrzymujemy pozycję. Jak już powiedziałam, jest taką pozycję 20 sekund. Ok. Zmieniamy nogę. Zacznijmy sobie od rozciągania mięśni zginających, a następnie przejdziemy do rozciągania mięśni prostujących. Zaczniemy od mięśnia odpowiedzialnego za zginanie udaw. Za zginanie stawu biodrowego, mięsień czworogłowy. Wykonamy rozciąganie wyżej nogą. Podpieramy się, możecie mieć do ręki złożoną albo oki zgięte, można zrobić poduszkę pod głową, z przodu się podpieramy. Okay. I teraz w tej pozycji, tak żebyście mieli z tyłu miejsce, chwytamy się za kostkę. Kolano idzie do kolana, pięta w stronę pośladka. Zostajemy w tej pozycji. Tak, żeby rozciągamy z tyłu, kierujemy z wydechem, znowu pogłębiamy zakres, pięty w stronę pośladka.
żeby wyraźnie czuć, jak nam ciągnie tutaj od kolca biodrowego aż po to samego kolana. I jak już powiedziałam, zostajemy w pozycji około 20 do 30 sekund. Ok, przenosimy się na brzuch i drugą nogę rozciągniemy do wrażliwego brzuchu. Znowu trzymajcie kolana wąsko. Obydwa kolce biodrowe dociśnięte do podłogi. Albo dłoń płasko, albo zwisięta w pięść. I dociskamy piętę w stronę posiadka. Cały czas oddychaj i staraj się na wydechu przybliżyć piętę. Jeszcze bardziej pogłębić rozciąganie. Tylko pamiętaj, żebyś nie czuł, nie czuła dyskomfortu ani bólu. Na wydechu kierujemy palce w dół, piętę w górę, pogłębiamy rozciągania jeszcze bliżej. Jeszcze chwilkę zostajemy. I jeszcze. Ok, już leżymy na plecach. Zajmiemy się mięśniem zginającym. Mięsień wygląda na dźwięk. Przyciągamy kolano do klatki piersiowej, lewa noga, kolano ciągnie w stronę klatki piersiowej, a lewy posiadek w stronę prawej pięty. Stopy obydwóch nóg są ułożone w leks, czyli pięta do palca w górę i działają dwie przeciwstawne siły. Pogłębiamy na wydechu. Ciągnę w stronę, prawy posiadek ciągnie w stronę lewej pięty, prawe kolano do klatki piersiowej. Na wydechu mocniej zadziałaj. Cały czas stopy aktywne. Oddychamy, nigdy nie zapominaj o oddychaniu. Ok, teraz zajmiemy się pośladkami, w tym celu krzyżujemy. Prawe kolano przekładamy przez lewe. Jesteśmy skrzyżowani. Unosimy się w górę, chwytamy za kostki i z wydechem odkładamy, oddalając stopy, ciągnąc je w dół. Poczujecie rozciąganie na prawym posiadku. Zostajemy w tym rozciągnięciu. Pamiętajcie, że to będzie przyjemne.
zmiany. Ułożenie wchodzimy znowu w górę. Z wydechem odkładamy ręce. Z każdym wydechem możesz mocno naciskać na łydki, żeby pięty skierowały się mocniej w dół. Mocniej zwiększyć skrzyżowania, siłę tego skrzyżowania. Przyjemne rozciąganie na pośladku. Ok, dobra, przyjdziemy sobie teraz do wdechu i do wypadu. Ok, prawa noga. Mięsień biodrowo rozwiało. Ok, również mięsień czworogłowy też się będzie w tej pozycji rozciągał. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, żeby kolano było pod spiętą. Kolce biodrowe mniej więcej równo, z tyłu noga rękoma być więcej niż 90 stopni. Wtedy bardziej poczujecie rozciąganie. Podkręcamy kosiek na ze ścianą, łopatki poczują się w przód, ręce rozkładamy do boku. Jeśli w tej pozycji czujesz się wygodnie, mogę się szukać w górę, otwierasz rękę. Dla osób, które ćwiczą jogę, to ćwiczenie też może być znane. Zmieniamy stronę, druga noga. Rozkładamy całą nogę na podłodze stopy. Druga noga, kąt rozwarty, między kolanem a udem. Podkręcamy kość ogonową. Patrzymy przed siebie. I noga ciągnie lekko w przód, a klatkę piersiową otwiera się do tyłu. Pamiętajcie, że nie wychodzicie z daleko, jak macie problemy z lędźwiami, uważajcie w tej pozycji, w tym rozciąganiu. Jeśli dasz lewy, możesz skrzyżować dłonie na stopie. Poczujesz też rozciąganie w plecach. I powoli odwracasz. Zamknij jeszcze raz, druga noga, skręt. I powoli skłon. Na wydech idziesz w dół. Puszczasz głowę. Szyja luźno. I powoli wracasz. Zrobimy sobie pozycję. Również możecie uznać z ręki. Prawą nogę ujęta. Wkładamy piętę. Stopę bardzo pole do autora. Nogę do tyłu. Siadamy do żeby ok, czuć. Linię bioder, ręce w koszyczek z przodu, prostuj od kręgosłup. Otwieramy klatkę piersiową, cały czas podkręcamy kosę ogonową. Robimy wdech, wyciągamy się wydłuż kręgosłup. Na wdechu, ogniesz w dół. Idź do tyłu. Znowu wdech, na wydech w dół. I wdech, wydłuż i wydech. Dobrze się to uda. I już zostań w tej pozycji. Poczuj rozciąganie na mięśniu, czworogłowym, poczuj rozciąganie lędźwi. Pośladka. Powoli podnosimy się. Zmieniamy ułożenie, druga noga. Pozycja wyjściowa, czyli pięta ułożona w kroczach.
oparta stopa o prawe udo. Podkręcamy kość kolanową, rozwijamy się. Wydłuż kręgosłup i nad tyłu w tył. Na wydech zejście. I zostań w pozycji. I powrót zapracamy. Wróćcie do góra. Rozciągniemy sobie raz mięśnie w tylnej części nóg. One są często bardzo przykurczone na skutek tego, że długo siedzimy w jednej pozycji, bądź na przykład uprawiamy sporty, które wymagają tych zgięć typu spinning, bieganie. Trzymamy się prosto, wyciągamy posiadek na zewnątrz, do tyłu, tak żeby siedzieć na guzach uszowych. Trzymamy proste plecy, stopy na razie dowolne do brzuchu, ręce do boku. Wtedy wydłuż, wyciągnij kręgosłup, na wydechu opadamy w dół. Wdech, na wydechu znowu w dół. Staraj się trzymać proste plecy, łopatki ściągnięte, wydłużasz kręgosłup na wydechu opadasz. I nie wychodź za daleko. Jak czujesz, że dalej nie możesz zejść, nie rozciągaj się mocniej. Przytrzymaj pozycję chwileczkę. I powolutku wracamy. Teraz robimy, pogłębimy to rozciągnięcie. Trzymaj stopy flex, pięty w górę, palce w górę, pięty w dół. Z wydechem opisz. Wdech wydłuż, na wydechu tyle, ile też na nic chodzi. Czuć przyjemne rozciąganie. I powoli wracam. Dziękuję za uwagę i zapraszam taką jak często dziewczynę. Tyle, ile też rady. Ja proponuję,